Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku ze szkoły. Dzisiaj mamy lekcję WF, biologia, religia. Jeszcze w szkole niczego, nikogo nie ma, bo ja tu jestem panem woźnym, czekam. O, witam. Jestem panem woźnym. Pojawiam się i znikam. Witam. Tutaj Misiu, witam, witam tutaj. Na lekcjach. No, tak jakby trochę nie było lekcji w ostatnich czasach, ale nie było ludzi. Co to jest? Daj, oddawaj moje. O kurde. A to będzie w ogóle pierwsza lekcja religii na tym serwerze dzisiaj. Na której mnie nie będzie. Będzie kolejna lekcja religii. No tam czekamy jeszcze. Możemy postartować? Czy będziemy się tak czekać 3 godziny, aż wejdziemy do sali? Tam do sali, ja idę na plan. Nie wiem. Lekcja będzie za 3 minuty, więc się tam pospieszyć radzę. Za trzy minuty to ja muszę kończyć. Okej. Okay. To będzie problem, ale wojano. Jeszcze. Dobra. No wojano, jesteś tam. Czy możecie w końcu zacząć te lekcje, bo ja naprawdę muszę. Kurczaka strafiłem, mam jedzenie. Polecam. Dobra, już idę na salę od WF-u. Od WF-u. Siema. Siema, Wojano. A gdzie jest pan od WF-u? Nie wiem, ale wiem, że tutaj coś się pali. Jak pali pod wodą. Ale ten dzwonek na lekcję, a pan od WF-u nie ma. Jak można się palić pod wodą? Dzień dobry. Dzień dobry. Elo, uczniowie. Ja mam ulubiony uczniu. Elo, przybij piątala. Dawaj. Dobra. Ja też masz. Nie znam cię, ale masz. Dobra, już mnie nie bij, uczniu. Uczniu. A nikogo nie znasz w tym. Uczniu, przestań. Do ogniska. Przyłem wasz poprzedniej. Zabijecie mnie zaraz, uczniowie. Naprawdę? Czy to zjeść? Nie zabijaj mnie, uczniu. Uczniu, nie zabijaj mnie. Nie zabijaj. Możemy już robić lekcję? Ten co siekierę ma? Siekierę do szkoły przyniósł. Patrz mi stąd. Co się zabija? Bo zgłoszę cię na policję, że mnie... Ten uczeń... Nie będzie zaraz moim ulubionym uczniem, ale ten talę przybiję. Dobra. Widzę, że szkoła w końcu dostała jakiś tam kredyt. Coś by budowali nowego. Coś by budowali nowego. Nie chcę nic powiedzieć, ale to już było. Nie było mnie dawno, więc nie wiem o tym. A jak ci nie było, jak nawet odcinek nagrywałem, jak to już było? No, przepraszam, ale ja tutaj jestem... Jestem na drugiej z wami lekcji przecież. Co ty nie powiesz, a możemy zacząć? Nie było dawno. Wiesz. Dobra, o tym. Róbmy lekcję, okej? No, jakbyście mi dali zacząć, to byśmy już dawno zaczęli. Tak, możemy zaczynać, czy dalej ktoś chce jeszcze coś robić? Ogarnij się w końcu? Odłóż mi tą zabawkę! A! Zabiłeś mnie.
Zabiłeś ale mnie. Ale ja nie strzeliłem w ciebie, to ktoś inny cię podpalił. Zabiłeś mnie. Nie, ale ja cię nie spaliłem. Zabiłeś mnie. Ale ja cię nie spaliłem. Wiesz o tym, że mam nadprzyrodzone moce. No to powiedz mi, jakim prawem zaczął się nagle palić? Od słońca? Ty zombiakiem? Słońce się zaczął palić? No, a czy ty możesz? Jak jest gorąco. A czy ty możesz? Po co? Po będziemy dobra, zaczynać lekcję bez niego. Ja kończę to. Bez tego łucznie głupiego zaczynamy. A dzisiaj możemy pograć w piłkę, jeśli chcesz. Dobra, możemy. No widać, tylko troszeczkę na WF-ie był już skończył, bo coś tam mówił, że musi jechać na angielski w innej szkole. O. Na czym polega? Musisz ją dorzucić. Musisz ją tutaj wrzucić. Nie wiem, czy wiesz. A nie wyszło. Ty umiesz to grać? Aż tak to się robi. Już jedna dostała bramka. Ej, a ty nie masz bramki, tylko ja miałam bramkę już. Okay. I próbuję mnie bić. Widziałeś, co się z tamtym stało, więc nawet ty próbuj. Dobrze, a teraz na rozgrzewkę jeszcze. Chodź tu. Biegać z tymi kilka kółeczek. Tu biegnę. Jezu, szkoła się rozwinęła. O, uczeń dołączył. Ten chyba... Ja tutaj go mnemi nadprzyrodzonymi mocami. Szczepam. Mam oczywiście taką moc. Gdzie jest ten uczeń? O, siema. Siema, uczniu. Hello, uczniu. No, uczeń chyba nie wie, co się stało za bardzo. No, uczeń nie ma pojęcia, co się dzieje. Dobra, to ja już te kółka przebiegłem. I co teraz robimy? Więcej kółeczek mi rób. A tak kółeczka robimy do końca lekcji? Na razie tak. Do końca lekcji, ale... W razie tyle. Możesz już skończyć. Okej. Okay. Teraz będziemy robić skoki do wody. Jeszcze ja ci pokażę, jak to się robi z tej wyższej. Czekać na dole. Dobra, patrz, co się robi. No git było. Ile my już mamy na tym zegareczku? O kurczę, tak szybko i zaraz już się lekcja mi tutaj kończy. Jeszcze 5 minut zostało. Właśnie widzę na zegareczku. Nie wiem, to co pan uczeń chce porobić do końca lekcji? Spuszczam cię szybciej. Wejdę sobie na kawkę do nauczycielskiego, a ty już możesz skończyć. Okej. NW? Gdzie ty jesteś? Szukam cię po całej szkole. Ja jestem na samym górze, na WF-ie ciągle. Co my teraz będziemy mieli? Biologię, tam za wstępstwo chyba będzie. Nie wiem, może i będzie. Ale to nie wiem. Albo inna lekcja będzie. Ach, nie, zastępstwo jest raczej. Ja nie wiem, kim ja mam. Nie, bo ja nie miałam z tobą, to ja gdzieś muszę iść poszukać klasy innej. Dobra. Więc
dzwonek na przerwę. Zamknę drzwi. Te drzwi, co to za przeciąg jest? Dobrze. Ja tam widzę jakiegoś ucznia. Czy to ty otwierałeś te drzwi? Nie, jakie drzwi? Tamte. Nie, nie. Bielski. A dzisiaj pan ma ze mną dalej nie zastępstwo na biologii. Tak, nazywam się Adam Małusz. A nie powinien pan być przypadkiem teraz na zawodach w skokach narciarskich? Nie, nie, skończyłem z tym, teraz uczę biologii. Okej. Może mi ktoś powiedzieć, powiesz mi ucznio, czemu w tej klasie są głowy uczniów? Nie wiem. Ja idę zobaczyć, co jest w schowku. Wyjdź mi stąd. To nie jest dla ciebie. Nie jest dla ciebie. A mi teraz zbroję zniszczysz. I dobrze. Idź mi stąd. No coś tutaj. W magazynie nic nie ma. Dlaczego się gapisz? Mam jakieś puste książki. Zresztą to pustą książkę. Wyjdź mi stąd. Jest dla ciebie to. Daję dzwonek na lekcję. Dobrze, jakieś już. To zapiszmy temat. Okay. Pierwsza lekcja, później temat. Która to już tam wasza lekcja? Co? Która to już tam wasza lekcja jest? Trzecia. Zapisz tam trzecia. Temat, jak tutaj zobaczmy w książce, jest temat dzisiaj. Dzisiaj mamy... fajny dzisiaj temat. Dzisiaj mamy nauka o mikroskopie. O kurde. Nauka o mikroskopie. Okej. Okay. Dobrze. Niestety nie mam mikroskopu, ale zobaczę w schowku. Ma pan jakieś karty pracy? Nie, gdyż jest to zastępstwo, ale gdy pan chce, to mogę zrobić. Okej, nie, nie chcę. Bardziej wolę zapisywać w zeszycie sobie rzeczy. Okej. Myślmy, co my dzisiaj tu możemy porobić? Wiele mnie tak na zastępstwo. No i tylko jedna osoba dzisiaj jest obecna, więc tam niech pan sobie wyśle wszystko na obecności oprócz mnie. Nazywam się, mam nazwisko BNW. Pan nazwisko BNW, ale przypadkiem tak się nie nazywa pan? Nazwisko BNW, więc tam pan sobie zapisze. Jak tam się nazywa? Jak się nazywam? Nazwisko mam BNW, jak coś. BNW. Nieobecność wstawiamy. Nie wstawiamy mu nieobecność. Gdy obecność nie musi dostać. Nie ma też Emilii S. widzę. A Misiu promocji zwolnienie z lekcji biologii, bo musiał jechać na dodatkowy angielski w innej szkole.
No to jak tak, to wstawiam mu jednak obecność usprawiedliwioną. Emil nas nie ma. Co to tam jeszcze jest? To wszyscy już na tej lekcji, bo widzę, że reszta ma z innym panem. Dobrze, zobaczmy. Zadam ci kilka pytań, może pan zdobyć fajne plusiki, jeśli pan chce. Okej. A trzy plusiki to szóstka? Nie, u nas to sześć plusików to szóstka. Dobrze, odpowiedz mi na proste pytanie. Do czego służy mikroskop? Po to, żeby po prostu widzieć coś pod mikroskopem, czyli na przykład jak masz taką bakterię, którą się nie da widzieć, po prostu bierzesz mikroskop i ją widzisz. Dokładnie wyjaśnić to tak trochę trudnie, bo można było normalnie powiedzieć, służy do obserwacji mniejszych organizmów. Bandyta nam się włamał na lekcję. Bandyta nam się włamał. Bandyta. Szybko. Nie wiem, co to był. Ja też nie wiem, co to był. Bandyta jakiś normalnie. Idę zobaczyć, czy poszedł coś. No nie. A, drugie pytanie. Zobaczmy, co by tutaj można ci zadać. Zobaczmy do tej książki, co tutaj mamy. Mieliście temat, jakie są rośliny albo aksolotle? Nie. I zwierzątka? Nie, nie mieliśmy. Mieliście tematu? Widzę, że był temat omawiany aksolotla. To na pierwszej lekcji pan nam pokazał aksolotla. Czyli wiecie, jak wygląda aksolot, tak? Tak. A czy możesz mi wymienić, ile jest kolorów aksolotli? Okej. Brązowy. Proszę mi od razu wymienić liczbę, ile jest. Dobra, muszę wtedy to policzyć. Raz, to jest bardzo łatwe. Możesz też powiedzieć, które są bardziej zagrożone, czyli które są bardzo trudne do odnalezienia tutaj. Ja muszę sobie podliczyć. 5. 5. Który jest najbardziej wyróżniony? Fioletowy. Nie ma takiego. Niebieski. Właśnie. Ogólnie, to niektórzy ludzie mówią na niego fioletowy. Znaczy on jest fioletowy, ale tak biolodzy powiedzieli, że to jest niebieski. Nie wiem, biolodzy to wiesz. Ja nie wiem, co czasami myślą biolodzy. No i dobrze jest. Dostajesz na razie dwa plusiki. Możesz jeszcze zapracować na trzeciego, ale możesz wszystkie stracić. Po ostatnim pytaniu. Więc ostatnie pytanie. Tak, zobaczmy, co wy tutaj jeszcze możecie... Zobaczmy, co tutaj mogę ci zadać. Muszę pomyśleć, co tutaj jeszcze jest w tej książce. Czekaj, idę zobaczyć na magazynie, co by tutaj jeszcze mieliście za temat. Taki był temat. Nie, to tego nie omawialiście. Kurczę. Zadam ci pytanie, ale nie z biologią związane. Okej. Czy oglądałeś kiedyś? No. Myśmy sobie zadać, bo dalej nie wiem, myślę. Ale co oglądałeś kiedyś? Myślę, przepraszam, a daj mi panu pomyśleć. A pan uczy mi pomyśleć. Dobrze, czy możesz mi wymienić? Ile, co na przykład było dodane
Kiedy został dodany żółw do Minecrafta? 1.14? Nie, daję ci jeszcze jedną odpowiedź. 1.13? Tak. Jest. 1.13 to była wersja wodna. 1.14 to była wersja wioskowa. Chyba. Ogólnie było podobne do wiosek. Druń, druń, druń. O, chyba już dzwonek jest. Okej, teraz jest religia, więc ja już idę. Pa, pa. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Dzięki za plusy. Muszę jak pan zapamięta, mam 3 plusy. Dobrze. Powiem tamtemu nauczycielowi. A czas tu iść na k... Czas tu iść. A, powiem ci coś po tym, po lekcjach. Okej. Ogólnie teraz jak się dzisiaj wbił, normalnie. No cicho, cicho. Ja sobie szukałam tego pokoju nauczycielskiego. Dobrze, zjedzmy sobie kawusie, zjedzmy sobie kaweczkę. O, witam. Nie. Ej, to jest pan od biologii? Tak, to ja. Jestem co ty robisz tu ucznia? Ja jestem nowym nauczycielem od religii. Jestem tu po raz pierwszy. Aha, jak pan się nazywa? Pewnie... A, to już pamiętam. To ty jesteś Jan Paweł II. Tak. Tu gdzieś myślałeś, że zginąłem, zaraz... ale tak naprawdę tajemnie się tu ukrywam w tym gdzieś okolicy. Tu nie ma, przepraszam, ale nie ma religii. Musisz iść, zaraz poproszę dyrektora, by ci dorobił. Okej. Okay. A mogę zabrać od geografii na przykład? Nie możesz, nie możesz, odłóż. Ja pójdę szybko do dyrektora, ale ty musisz stąd wyjść na razie. Dorobił już ten stojak. Okej. O, tu jest klasa od religii, totalnie przy pokoju, dobrze wtedy. Ej, byłeś u dyrektora. Idę, idę. Proszę mi stąd iść teraz, zaraz pójdę tam. No, pan od religii dobra, mówił, idę że do dyrektora. Tutaj przyjść. Pan od religii tutaj powiedział... Tak, bo nie ma stroju od religii. Czy może pan coś poradzić? Nie. Ach, czemu zawsze nauczyciel musi się tym zajmować? Dlatego, że jestem sławny. A mnie pan. Musi pan powiedzieć moje nazwisko. Nie wie pan, kogo zatrudnia? Nie. Może niech pan już lepiej stąd idzie. Jest to strój roboczy. Dobra, ja już zrobiłem. Szybko, raz, dwa, trzy, od religii się zrobił strój. Okej, dobra. Jest ładny bardzo, mi się podoba. Dobra, też idę. No to niech pan idzie, ja też muszę zaraz w sumie iść. Wkładam mój strój i muszę iść do następnej klasy. No widzę, że pan dyrektor dał mi nowy strój. Dał już, znaczy nic nie poradził, ja musiałam go sam zrobić. Dobrze, to ja idę na lekcję. Dobra, ogólnie. Ja muszę iść, bo mam lekcję teraz. Kurczę, dobrze. Ja muszę iść też. Gdzie jest ta klasa? Tu jest chyba. Nie byłem, chyba nowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem waszym nowym nauczycielem od religii. Jest tylko jedna osoba? Tak. Później panu powiem, kto ma zwolnienie. Okej. Okay. Jak pan będzie sprawdzał obecność. Ogólnie zwolnienie ma Misiu Pro. Ja jestem i Emilia jest jeszcze w naszej grupie jest, ale ona ma nieobecność, bo ona gdzieś uciekła. Czekaj. Bagary się cały czas robi. Czekaj, ja będę
będę sprawdzać obecność, więc niech pan poczeka. Muszę sobie zapisać, bo jeszcze nie mam za bardzo dziennika, ale pan dyrektor ma nam dziennik. Ma zwolnienia, kto jest i tak dalej. No to niech pan mówi, a ja będę mówić, kto jest ten. Wymienia. Lisek nie chodzi do tej grupy. Okej. Okay. Wojano. Jestem. Okej. Okay. Emilia jest? Nie, jest nieobecna. Uciekła. Nieobecny. Misiu Pro? Ma zwolnienie. Zwolniony. BNW? On też chodzi do innej grupy. Inna grupa. Okej. Okay. Jeszcze jeden uczeń, chyba Trefek. A, okej, okay, okej, okay, czekaj. A Trefek to jest... To on też jest zwolniony. Trefek zwolniony. On jest zwolniony, poszedł na dodatkową matematykę się pouczyć. A to nie tak, że on, miał, że on był w szpitalu niedawno? Był w szpitalu, ale gdy wrócił, uznali go za głupiego i musiał iść na dodatkową matematykę. Okej. Okay. Dobra, obecność sprawdziana. A więc tak, no. Na razie nie macie zeszytów chyba. Mam zeszyt. Okay. To tu zeszyty. Ale dzisiaj chyba sobie nic nie zapiszemy. Ale dzisiaj sobie tak, ja wam powiem, co będziemy. Na lekcjach religii będziemy poznawać, kim był Bóg, jakie cuda robił Bóg, co robił Bóg. Właśnie będziemy robić po prostu... No, będziemy poznawać historię Boga. Będziemy także, co robić, żeby pójść do nieba. Będziemy także... Pan się nazywa, bo pan nie mówił. Ja? Jan Paweł II. Dobrze. A pan nie zginął przypadkiem? Nie, nie. To był tylko taki przypadek przy pracy. A to chyba ten Jan Paweł I zginął. No. Ja Paweł II. A, pomyliłem pana. No. Wiem, że... Wygląda pan identyko. Ja poszłem na emeryturę po kandydacie na papieża. Dobra. Mówili, że kiedyś jak był tutaj nauczyciel od religii, puszczał im rapy. O kurde, ja bym chciał takiego nauczyciela mieć w swojej szkole kiedyś. Teraz jestem już starym emerytem. No, każdy by chciał. Okej. Okay. Więc właśnie, siedzio tak, jak wiecie, musicie uczęszczać we wtorki i w piątki do kościoła. A zapytam się pan, czy pan... Będzie pan sprawdzać, jakieś podpisy będą? Będzie no. Trzeba uzbierać jakieś tam podpisy? Nie wiem, nie wiem. Najpierw to na kolejnej lekcji wam rozdam zgody na ministranta. Tam możecie podpisać, że chcecie być albo nie chcecie. Tam już od was zależy. A i także chciałbym powiedzieć, że szkoła organizuje wycieczkę. Dobrze. W czwartek pojedziemy sobie do starej bazy Tobiasza. Zobaczymy, jak kiedyś się domy budowało. Wow! To jest legendarne miejsce! Mam o nich legendy. Właśnie tam sobie sprawdzimy. Nie będziecie mieli lekcji w czwartek. No to właśnie tak. Nie wiem. Proszę pana! Co? Chyba jakiś uczeń zostawił telefon, bo słyszę piosenki. O kurde. Nie wiem. Kurde, dobry. Ten telefon na naszej rozmowie jakiś. Proszę go odciszyć. Czekaj. O, nie słyszę już tych piosenek. Tak, bo ja wyłączyłem te piosenki, okej? No i szkoda. Dobra, na następnej lekcji będziemy sobie... Będzie pan nam puszczał raperów na lekcji? No nie, niestety. Bo Jan Paweł I puszczał, ale puszczał takie rapy o religii i one są mega fajne. Albo mogę wam puścić dyrektor je zatwierdzał. Albo dobra, puszczę wam specjalnie dla was najlepszą piosenkę pod słońcem. Ja proszę, żeby to była piosenka. Budzisz trzeci raz Julka. O kurde, dobra. Teraz w salonach Agata promocja. Halo?
Nie wiem, co to było. Nie, czekaj, bo ja właśnie... Z tego telefonu było. Ten telefon to ma jakiś taki skomplikowany internet, bo mi się nie chce puścić, ale czekaj. Oho. Musi być zagrany. Halo, nie uciekać mi proszę z lekcji. Ja cię wiem, gdzie ty jesteś, Bojano. Dobra, nie chcesz posłuchać dalej tej piosenki? Proszę ją włączyć głośnie, bo nie słyszę. Ale niech pan nie ucieka mi z lekcji, bo wtedy nie będę już puszczać nigdy. Jak pan. Dobrze, ale ja tutaj siadam. Niech pan po prostu. Możecie tańczyć. Dryń, 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 dryń. O, już dzwonek jest, muszę iść. Jeszcze nie. Flot się skończył. Jest. Proszę pana, muszę tutaj naprawić. I takim akcentem kończymy nasze lekcje. W następnej lekcji będziemy gadać o nie wiem czym. I do widzenia, uczniowie. Ja mówię do widzenia, siema, elo. Elu. Dobra. Hello. Kończyłeś? Jeszcze nie, cicho. Boźnie pan Stanisław. Ale to już będzie koniec odcinka. Chodź tu, Bojano. Ja idę do domu, pa. Okej, dobra, to będzie koniec odcinka. Więc widzimy się za kilka dni w szkole. Pa, pa. Ej, to właśnie do domu. Nara. Nara.